Wykonanie ćwiczenia na mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy w pozycji leżącej. Jest to najtrudniejsza wersja ćwiczenia. Można ją wykonywać tylko wtedy, gdy bez problemu jesteś w stanie wykonać już ćwiczenia, które były zaprezentowane na ten mięsień. Skręcamy głowę optymalnie w lewo, zakładając, że opracowujemy mięsień znajdujący się po prawej stronie. Skręcamy głowę tak, aby Twoje ucho znajdowało się na poduszce. Następnie jest uniesienie głowy. Mięsień buduje ogromne napięcie. Rozluźniamy. Uniesienie. Rozluźniamy. Uniesienie. Rozluźniamy. Uniesienie. Rozluźniamy. Wykonujemy 5 powtórzeń. Krótka przerwa. Tutaj już mamy. Nie wykonujemy dokręcania. I wykonujemy drugą serię. Napnij. Unieś głowę. Rozluź. Unieś głowę lekko. Rozluź. Unieś głowę. Rozluź. Unieś głowę. Rozluź. Wykonujemy 5 powtórzeń. Krótka przerwa. I wykonujemy trzecią serię. Unieś głowę. Opuść. Unieś głowę. Opuść. Unieś głowę. Opuść. Po trzeciej wykonanej serii wracamy powoli do pozycji wyjściowej. Bardzo istotną wskazówką podczas wykonywania tego ćwiczenia jest unoszenie głowy, ale tylko do momentu, gdy poczujesz, że Twoje ucho jest tylko lekko styka się z poduszką. Nie wolno unosić głowy bardzo wysoko. Jest to ćwiczenie trudne, bardzo obciążające ten mięsień, bardzo obciążające szyję, wymagające już odpowiednich zakresów w odcinku szyjnym.